Auschwitz, obóz koncentracyjny i SS-manki, które widzimy, jak traktują ludzi, i okazuje się, że traktują je o wiele gorzej niż SS-mani, zwłaszcza kobiety w ciąży. Nie pozwalają im się umyć, nie pozwalają im nakarmić dzieci, nie pozwalają im zaopiekować się dziećmi. Więc są brutalne i bezwzględne te SS-manki, zwłaszcza wobec kobiet w ciąży. Dziś mamy też analogiczną sytuację. Niektórzy mówią: przeksiędza, jak się teraz niektóre dziewczyny zachowują, jak są wulgarne, jak są przewrotne, zakłamane, jak nie mają szacunku do drugiego człowieka. Niektóre dziewczyny teraz są gorsze niż chłopcy. I okazuje się, że kobieta, jeżeli idzie dobrą drogą, ma kręgosłup moralny, odkrywa to, do czego została stworzona, to staje się kimś przepięknym, przewspaniałym, tak jak Matka Teresa z Kalkuty, tak jak wiele innych wspaniałych kobiet, ale z drugiej strony, jeżeli się pogubi, staje się kimś okropnym. Więc kobieta może być przegenialna w czymś dobrym i niestety genialna w czymś złym. I okazuje się, że kobieta jest koroną stworzenia. To, co teraz powiem, to panie niech sobie wezmą do serca, a panowie proszę troszeczkę przez palce to wziąć, nie obrażać się na mnie. Pan Bóg stworzył mężczyznę, spojrzał na niego i popatrzył: nieźle, ale stać mi na coś więcej. I rzeczywiście kobieta w tej chronologii czasowej jest stworzona na końcu i każde z dzieł, które Pan Bóg stwarza, było coraz wspanialsze, coraz doskonalsze, i na końcu jest kobieta jako korona stworzenia. To sprawia, że kobieta ma wielkie bogactwo, ale też jest skomplikowana, dlatego facetom jest trudno zrozumieć, mężczyznom jest trudno zrozumieć kobietę. Ale to jej niezwykłe bogactwo jest wielkim darem Pana Boga. I dzisiaj w pierwszym czytaniu czytamy: niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Całkiem niedawno na Nocy Świętych, tutaj w kościele na Spalskiej, w Najświętszym Sercu Jezusowym, był podczas Nocy Świętych ze świadectwem Dobromir Makowski, raper z Pabianic, nauczyciel akademicki, który ma taki swój projekt Rap Pedagogia i przy pomocy muzyki próbuje młodych wyrywać z ich pogubienia i przyprowadzać do Pana Boga. I Dobromir mówił, że opowiadał swoją bardzo trudną, bardzo bolesną historię życia, ale mówił, że duże znaczenie miała pewna kobieta, dyrektorka bursy szkolnej, która przyjęła go do tej bursy, i ona była już trzeźwą alkoholiczką, która dużo przepracowała w swoim życiu, i Dobromir mówił, że ona mu niesamowicie pomogła. Kiedy on nie potrafił robić nic innego jak kraść, to w tej bursie szkolnej też kradł, i okazało się, że zobaczyli to inni ludzie i groziło mu, że zostanie wyrzucony, a ona tak z nim porozmawiała, że dała mu kolejną szansę, pomogła mu odkryć jego wartość, wydobyła z niego to, co dobre, i dała mu kolejną szansę, i od tego momentu już nigdy nic nie ukradł. Ale wspominał, że to była niesamowita kobieta, która miała swoje poczucie wartości, swoje poczucie kobiecości i była tym mocna. I Dobromir mówi: kobieta, która ma swoje poczucie wartości, jest nie do zniszczenia. Niewiastę dzielną któż znajdzie, jej wartość przewyższa perły. I niestety zdarza się tak, że mamy czasami dziewczyny, kobiety niepewne siebie, niepewne swojej wartości i są bardzo narażone na to, że jakiś chłopak, że jakiś mężczyzna je zmanipuluje, skrzywdzi i porzuci. Kiedyś, jak byłem na studiach, to koleżanka moja, wduszpasterka akademicka, mówiła taką konferencję dla dziewczyn, dla kobiet, i mówiła troszeczkę ze swojego doświadczenia, bo jak była małą dziewczynką, to tata jej zostawił rodzinę. Jej bardzo brakowało męskości, ojcostwa, była bardzo z tego wygłodniała. I mówiła do dziewczyn: jeżeli będziesz wygłodniała, będzie ci tego brakowało, to wystarczy, że przyjdzie jakiś chłopiec, nawet nie musi być dojrzały, jakiś chłopak, który ci okaże odrobinę czułości, życzliwości, i ty pobiegniesz za nim jak piesek po prostu za kiełbaską. Bo taki duży głód jest za tą męskością, za tym ojcostwem niespełnionym, niedoświadczonym. I wobec tego, co zrobić, żebyśmy tylko nie biadolili, że jest źle?
Jak zawsze naszym ratunkiem, naszym zbawieniem, naszym lekarstwem jest Jezus. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam przypowieść o talentach. Pan Bóg każdemu z nas daje swoje dary, daje swoje talenty i Pan Bóg też każdej kobiecie daje wystarczająco dużo, żeby stała się dzielną niewiastą, której wartość przewyższa perły. I zdarza się tak czasami, że jedna dziewczyna ma wspaniałego ojca, który pomoże jej odkryć jej piękną kobiecość, a druga no nie. W tej przypowieści jeden dostaje 5 talentów, drugi 2, a trzeci 1, ale każdy coś dostaje. Każdy choć ma nierówny start i my w życiu też mamy troszeczkę nierówny start, ale ten nierówny start się nie bierze z tego, że Pan Bóg jest niesprawiedliwy, tylko nierówny start się bierze z tego, że ludzie, którzy powinni nas kochać, troszeczkę zawodzą. Mniej czy bardziej, ale też trzeba przyznać, że się starają. Nawet jeżeli ktoś z naszych rodziców nie do końca stanął na wysokości zadania, trzeba zobaczyć też to, co dobre się starał. Może komuś nie wyszło, może się stracił pracę, może się załamał, może trudno mu było kochać później swoje dzieci, bo się zamartwiał utratą pracy. Mężczyzna, jak ma jakiś problem, to nie za bardzo lubi o tym mówić, tylko gdzieś tam go gniecie w środku. I mamy ten nierówny start, ale każdy z nas ma szansę. Każdy może odkryć swoją wielką wartość. Może kiedy indziej będzie okazja, może coś powiedzieć o męskości, ale dzisiaj ta liturgia słowa podsuwa nam temat kobiecości. Więc co zrobić, żeby odkryć tę wielką wartość? Oczywiście dzięki Panu Bogu odkrywamy w relacji z Nim, ale może się okazać pomocna lektura książki urzekająca. I w tej książce jest napisane, że każda kobieta ma 3 takie wielkie pragnienia. Czuć się piękną, przeżyć przygodę i zostać uratowaną. Dziewczynki marzą, że będąc w wieży, przyjedzie jakiś rycerz i je z tej wieży uratuje. Widziałem też w pewnej pizzerii ładną, atrakcyjną dziewczynę i co zwróciło moją uwagę, tatuaże. Miała prawie całe ręce wytatuowane, nawet jakiś tatuaż jej tutaj wchodził na szyję. Nie wiem, dlaczego to zrobiła. Gdzieś w jej oczach widać był jakiś smutek. Nie wiem, czy się dobrze domyślę, ale czasami tak jest. Nie wiem, jak tam jest w jej życiu, ale że dziewczynka, która nie usłyszy od taty swojego, jesteś piękna, jesteś moją księżniczką, może szukać tego u innych ludzi i może te tatuaże były taką próbą zwrócenia na siebie uwagi. Może ktoś mi to w końcu powie, może ktoś mnie w końcu dowartościuje, może te tatuaże zwrócą na siebie uwagę. Więc takie zadanie dla ojców, jeżeli ktoś już to zrobił, ktoś już to robi, no to sprawa jest załatwiona. A jeżeli nie, to drodzy panowie, może wasza córka ma 20 lat, może 40, może 50, ale jeżeli nie usłyszała tego od was, jesteś moją najpiękniejszą księżniczką, jesteś moją królewną, ukochaną córeczką tatusia, czeka. Nawet jeśli ma 50 lat, a nie usłyszała, czeka, żeby to usłyszeć. Do panów, zwłaszcza do młodzieży, jak będziecie w przyszłości mieć swoje córeczki, one będą na to czekać. I pewien ksiądz opowiadał, że odwiedził znajomych i tam w rodzinie jest tam kilkuletnia dziewczynka, która ubrała się w ładną sukienkę i paraduje przed swoim tatusiem. I paraduje i nie może dać spokoju. I ksiądz mówi, powiedz jej, że jest piękna. To wtedy odpuści, pójdzie do swoich zajęć. Więc trzeba to usłyszeć. A co, jeżeli tata już zmarł? Trzeba to przede wszystkim usłyszeć od Pana Boga. Warto to usłyszeć od swojego taty rodzonego, ale przede wszystkim trzeba to usłyszeć od Pana Boga, bo to, że jesteś perłą, to, że jesteś skarbem, to Pan Bóg sprawił. To Pan Bóg cię stworzył piękną, wartościową i dzielną. Tylko trzeba to odkryć. I gdzie najbardziej to można odkryć? W Słowie Bożym. Bo to Pan Bóg mówi do naszego serca. Wczoraj też w ramach takiego dokształcania księży byłem na studiach i mieliśmy spotkanie z Państwem Piotr i Magdalena Ogrodowczyk i mówili nam o małżeństwie, o poradniach rodzinnych, że próbują pomagać małżonkom w kryzysie
I to było bardzo ciekawe, bo to spotkanie miało między innymi na celu nie tylko naszą edukację, ale też próba nawiązania współpracy, że oni w tej poradni będą mogli odesłać do jakiegoś kapłana, który dobrze jakoś wyspowiada, poprowadzi w tym kryzysie małżonków, a z drugiej strony my, kapłani, którzy spotykamy ludzi w kryzysie, w konfesjonale, że możemy do tych małżonków, którzy w poradni pracują, że możemy odesłać. I to było bardzo ciekawe, bo oni tak widzieli u nas, że jakby starają się pomóc w poradni, ale w pewnym momencie trzeba interwencji Pana Boga, odesłać do kapłana, może spowiedź generalną, bo tutaj Pan Bóg musi swoją mocą zadziałać. A z drugiej strony nasze takie przekonanie było, że my staramy się jakoś pomóc w konfesjonale. Pan Bóg rzeczywiście działa, ale czasami potrzeba, żeby jakiś przeskok w myśleniu nastąpił i ten przeskok może nastąpić w poradni. Kiedy ci doświadczeni małżonkowie, którzy mają różne doświadczenia i swoich kryzysów, i innych par, kiedy mogą w tym kryzysie gdzieś tam pomóc. I to, co najbardziej mi utkwiło z tego wczorajszego spotkania, to właśnie to, że nasze ludzkie porady, nasza ludzka pomoc, ona w pewnym momencie to ma swoje granice. I tu już trzeba interwencji Pana Boga, żeby Pan Bóg przemówił do naszego serca, żeby Pan Bóg do głębi w naszym sercu zadziałał. I polecam znaleźć w internecie, są dwie wersje. Jest podręczna apteczka duchowa dla kobiet i panowie też mogą znaleźć. Podręczna apteczka duchowa dla mężczyzn. To jest zbiór cytatów z Pisma Świętego, które nawet warto się nauczyć na pamięć. Które, kiedy coś złego się dzieje w naszym życiu, kiedy się gdzieś tam zamartwiamy, kiedy tracimy nadzieję, warto sobie te cytaty przywodzić w pamięci i recytować to sobie to Słowo Boże, bo Pan Bóg przez to Słowo Boże działa. Co na przykład w podręcznej apteczce duchowej dla kobiet można wyczytać? Cytat z Pieśni nad Pieśniami. O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, i Bóg ci to mówi. Ukochałem cię odwieczną miłością, zachowałem dla ciebie łaskawość, nigdy cię nie opuszczę. Już nie będę więcej cię nazywać porzucona, bo Bóg znalazł w tobie upodobanie. Więc zaufajmy Panu Bogu, słuchajmy Pana Boga, bo dzięki Jego Słowu, dzięki Jego działaniu możemy odkryć naszą wielką wartość, możemy odkryć to, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi i dzięki temu pomnażać nasze talenty, nasze dary, którym jest nasze życie, zdolność kochania i dzięki temu możemy iść drogą do szczęśliwości i innych też tą drogą prowadzić. Amen.